Siemanko, siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku podstawowego kursu Redux. W ostatnim odcinku zajęliśmy się wyświetlaniem danych z naszego Stora. Natomiast, no wiecie, wyświetlanie to nie wszystko. Tutaj w tworzeniu aplikacji internetowych głównie chodzi o interakcję z użytkownikami, więc dzisiaj wyjdziemy temu naprzeciw i zajmiemy się, no właśnie, czym? Zajmiemy się odpalaniem akcji, tych, których już mamy gotowe w naszym Redux Store, z poziomu komponentów reactowych. Nie mylcie tego z zapytaniami do API. Dzisiaj będziemy tylko i wyłącznie odpalać te akcje, które w poprzednich odcinkach przygotowaliśmy. Dlatego jeżeli Cię to interesuje, to zachęcam do obejrzenia tego materiału w całości. Zrobimy sobie tutaj taki bardzo prosty komponencik w Reakcie. Jeżeli nie do końca wiesz, co teraz się tutaj dzieje na ekranie i co ja tutaj w ogóle piszę, to jest to funkcyjny komponent, w którym wprowadziłem dwie rzeczy. Najpierw input, później button i to, co wpiszemy do tego pierwszego inputa, postaramy się wyciągnąć z użyciem tak zwanego refa. Ref, można sobie trochę to wyobrazić jako taki element ID w HTML-u i w takim zwykłym JS-ie, dzięki czemu możemy się odnieść do konkretnego elementu w HTML-u i po prostu zczytać sobie jego zawartość. I mniej więcej to samo realizuje ref, którego dzisiaj tutaj w tym komponencie reactowym użyjemy sobie. Jeżeli nie wiesz, co to jest ref, zachęcam do oficjalnej dokumentacji Reacta. Tam jest to bardzo fajnie wyjaśnione. Jeżeli chcecie odcinek o refie, dajcie znać, a dokręcę go do podstawowego kursu React. Więc mamy teraz w siódmej linii funkcję addMovie, którą będziemy odpalać w momencie, gdy ten nasz prosty form zostanie po prostu zatwierdzony. A zostanie on zatwierdzony w momencie, gdy ktoś naciśnie przycisk button, ten typu submit. No na razie zrobiliśmy tutaj niewiele, zrobiliśmy console loga, by się upewnić, że to, co ktoś wpisze do tego formularza, faktycznie przechwytujemy, a za chwilę wykorzystamy ten nasz form po to, aby odpalić właśnie specjalną akcję, którą już mamy gotową w naszym Reducerze. Więc na początek szybki test. Titanic, addMovie, no i super, widzicie, że formularz działa, może nie jest on jeszcze perfekcyjny, bo się tutaj nie zeruje ta informacja, którą zatwierdzimy, natomiast możemy już przystąpić do używania funkcji connect, ponieważ dzisiaj też ją użyjemy, jednak tym razem nie do tego, by pobierać dane z Reduxa, ale po to, by móc odpalać akcje, które wcześniej udało nam się utworzyć. Więc jako pierwszy parametr podajemy na razie 0, ponieważ no, nie chcemy nic w tym miejscu zczytać z naszego state'u, natomiast napiszemy sobie teraz taką specjalną funkcyjkę, która się nazywa map dispatch to props. I tutaj będziemy robić podobną rzecz, tylko tym razem nie będziemy mapować na pola, które chcemy wyświetlić, tylko będziemy jakby przygotowywać taki obiekt, który będzie zawierał funkcje, które chcemy wywołać na naszym storze. I pierwszą taką funkcją jest add, czyli chcemy móc dodawać filmy. I tutaj jest bardzo prosta zasada, add to jest tak naprawdę funkcja, która przyjmuje parametr movie, a ten dispatch... Tutaj jakiś błąd wystąpił. No tak, bo musimy jeszcze zaimportować akcję z odpowiedniego miejsca, czyli z tego naszego folderu DAC i z plików actions, ale tutaj wracając do tego, co mówiłem, mamy przez to, że mamy tą funkcję connect, do tej funkcji map dispatch to props zostanie wrzucony dispatch, dzięki czemu jakby Redux będzie wiedział, no, na jakim storze my chcemy w ogóle wykonać tą naszą operację dodawania. I zasada jest podobna jak przy sczytywaniu z Reduxa, czyli te wszystkie funkcje, które sobie tutaj wprowadzimy, będą dostępne z poziomu propsów. No i widzicie, została wywołana akcja, addMovie i został dodany film. Czyli mamy to, co sobie w
20 linii do tego map dispatch props dodamy, jest nam to dodawane do propsów, dzięki czemu wewnątrz naszego komponentu możemy sobie korzystać z tych danych. No i tutaj dodaliśmy jeszcze taki bajerek, że w momencie, gdy użyjemy tą funkcję, to zerujemy sobie to, co jest w tym polu, czyli po prostu przez użycie tego refa jesteśmy w stanie wyzerować to właśnie pole. Czyli dzisiaj podsumowując, użyliśmy funkcję connect, tym razem do tego, aby móc odpalać akcje w naszym storze Reduxowym. Użycie funkcji connect jest analogiczne jak w przypadku pobierania danych ze stora. To, co sobie zmapujemy, jest przekazywane w formie propsów do tego komponentu movies form. Dlatego dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli zainteresował Cię ten filmik i czegoś się z niego nauczyłeś lub nauczyłaś, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapy w górę albo komentarza, a ja zapraszam do śledzenia tego kanału, do subskrybowania go, ponieważ już niedługo dodam kolejne materiały do kursu podstawowego Redux. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!